Halo, jest tutaj ktoś? Medalion broni. Granaty. Dwie broni jednocześnie. Zaczynam podejrzewać, że nie jestem rybakiem. McCord może posługiwać się dwiema sztukami broni jednocześnie, ale traci przy tym możliwość korzystania z celownika. Trzymając jednoręczną broń palną lub maczetę z prawej ręce, ciśnie 5, aby umieścić drugą sztukę jednoręcznej broni palnej w ręce. Okej. Okay. A faktycznie. Okej. Okay. No dobra, powiedzmy, że na razie nie jest mi jeszcze tak bardzo to potrzebne. Ale dobrze wiedzieć, że jest taka możliwość. Po co ktoś tu włożył? Ło, co to? Ło, dobra, to powinno tak robić? To zimne i dziwne. Powtórka. Ten tajemniczy kawałek metalu zdaje się być twoją własnością. To tabliczka oferująca ci umiejętność powtórki, dzięki której możesz powrócić do życia po śmierci, ale tylko dwukrotnie. Trzeci zgon spowoduje zakończenie bieżącej pętli. Obudzisz się o poranku kolejnej iteracji i stracisz wyposażenie zdobyte poprzedniego dnia. Po użyciu powtórki twoje ciało przez kilka sekund jest niemal niewidzialne. Wykorzystaj to, aby oddalić się w bezpieczne miejsce. Okej. Okay. Czy dobra, mam... sprawdźmy. Okej. Okay. Masz próbę garść granatów, adres w jakimś miejscu nazwie ten. Powiem wam, że na razie gra się wydaje maksymalnie popierdolona. Udało ci się przeżyć, no zajebiście. Okej. Fajnie, a to mogę jakoś ulepszać? No widzę, że tu jest slot, co nie? Ale chyba jeszcze tego nie odkryłem, jak to robić, dobra. Tutaj znajdziesz kilka wskazówek na początek. Tropy pozwalają śledzić zdobyte informacje, które mogą przybliżyć Colta do osiągnięcia jego celu, czyli przerwania pętli ucieczki z Wąchocka. Sprawdź tylko troty, przesuń kurs to tutaj, aby... Dobra, wiadomo. Mieszkanie z miejsca do rozpoczęcia wynika, że mam mieszkanie w Ubdam. Chyba mogę otwierać swoje przesyłki pocztowe, nawet jeśli nie pamiętam, kim jestem, co nie. Okej. Okay. I co teraz? Naciśnij, aby wrócić do szczegółów. Okej, okay. Co tutaj dalmy? W Wąchocku jest niebezpiecznie, wybierając się w teren, zabieraj ze sobą najlepsze broń i wyposażenie. Kliknij tutaj za pomocą kursora, aby sprawdzić swój sprzęt przed powrotem do Wąchocka. Dobra, pobrane przedmioty staną się dostępne po ukończeniu najdłuższego dnia. Te miejsce służą do umieszczania tabliczek. Kurde, ta gra się wydaje skomplikowana. Te miejsca służą do umieszczania tabliczek dziwnych obiektów zapewniających potężne niezwykłe umiejętności. Obecnie posiadasz tabliczkę powtórki, czyli osobistą moc Colta. Dzięki tej po śmierci uzyskujesz drugą i trzecią szansę. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Zabij wizjonerów, zdobądź ich tabliczki. W tym miejscu możesz się ulepszać i wyposażać się w nie. Okej. Okay. Medaliony są to małe przedmioty oferujące duże korzyści. Dzięki niektórym zyskasz dostęp do zupełnie nowych aspektów swoich podstawowych umiejętności. Udało ci się zdobyć medalion, więc użyj kursora, by wskazać miejsce, w którym chcesz go umieścić. Podwójny skok. No dobra, wybierz ten medalion, aby się w niego wyposażyć. Ten mały kawałek metalu pozwala ci wykonywać podwójne skoki. Okej. Dobra, mamy to. Wiele medalionów modyfikuje broń. Wybierz kursorem, naciśnij ten, aby zmodyfikować go medalionem. Nieznacznie zmniejsza odrzut. Niech będzie. Dobra, z modyfikacją. Okej.
Coś jeszcze? Colt jest uzbrojony, wyposażony i gotowy na przerwanie pętli. Miejmy nadzieję. Wybierz, przytrzymaj, aby przejść do Abda. No dobra, okej. Tak, raczej gierka będzie na znanym i lubionym kanale Bloody Gra w Gry. Plac d'Orsaya, pierwsze piętro. Plac d'Orsaya, pierwsze piętro. Plac d'Orsaya. Proszę, żebyś zrobił coś innego, Colt. A ty wybrałeś się do pieprzonego Abdam? Skąd wiesz, gdzie ja teraz jestem? Masz kamery, czy... Wieża radiowa śledzi twoją pozycję, a ty zawsze jesteś taki zaskoczony. Jakbym nie wiedziała, dokąd się wybierasz. Sam nie wiem, dokąd się wybieram. Plac d'Orsaya jest na końcu drogi przy klifach. Niech zgadnę. Pierwsze piętro... Jakby ktoś czekał na zaproszenie. Żebyś się chwalił piwem z nalewaka? Inny ja. Ten Colt kończy tę rozmowę. Poza tym wszyscy rozpoznają tę twoją głupią kurtkę. Lubię. Dobra, zobaczmy. Znaleźć moje mieszkanie. Bo z mojego adresu pocztowego wynika, że mam mieszkanie w Ubdam. Chyba mogę otwierać swoje przesyłki. Dobra, czyli krótko mówiąc, mamy po prostu zadanie, że idziemy do swojego mieszkania. Tę kurtkę? Tak, kurtka jest kozacka, Colta. Dobra. Czyli musimy znaleźć swoje mieszkanie. Uważaj na siebie. Tutaj zginęła śmierć. Co kurwa? No dwie drogi wydają się w miarę normalnie. O, proszę. Fristat, Abdam, cała wyspa jest połączona tymi tunelami. No dobra, uważaj na siebie. No będę na siebie uważać. Graj po swojemu. Istnieje wiele sposobów na pokonanie przeciwników i przeszkód w Wąchocku. Walka, unikanie kłopotów, skradanie się i podstęp. Każdy z tych podejść jest równie odpowiednie. Cierpliwie wysłuchanie rozmowy prowadzonej przez wrogów, aby oddzielić ich od grupy, umożliwi dyskretną eliminację, a przy okazji może zapewnić ci dostęp do nowych informacji. Możesz też zostawiać pułapki i wykorzystywać hałas, aby zwabić do nich przeciwników. Otwarta walka bywa równie skuteczną metodą, oczywiście pod warunkiem, że poradzić sobie z ewentualnymi posiłkami wezwanymi przez zaatakowanych wrogów. Okej. No nie moja wina, że wszystkie... Wąchoc jest bardzo rozległym... terenem, no. Jakby Wąchoc ciągnie się i uciągnie. Mamy trzy największe tereny. Jest teren wąchocki jest chyba największy. Mamy oczywiście Podlasie, które jest też gigantyczne. Sosnowskie tereny. Radomskie, Grudziąckie. No, ale Wąchockie są największym terenem, co nie? Największe akcje i największe zadymki dzieją się właśnie na wąchockich terenach. Okej. I skąd ja wychodzę? Chyba tutaj z lewego. Kurde, duże miasto nawet. Dobra, jak chodzi, jak z płynnością, powiedzcie mi, byczki? Czy gra jest płynna? Bo to mnie zastanawia. Chyba jest płynna. Jestem Alexis Dorsey i chciałbym osobiście powitać was w pierwszym dniu waszej nowej wieczności. Jak płynność z grą? Niewiele godzin do wieczornych imprez, więc wyjdźcie na zewnątrz i bawcie się dobrze. Szalone dzieciaki, jesteście orzut beretem od najweselszej... A to... co? No właśnie, jestem bardzo ciekaw, co to jest, ale nie mogę tego podnieść, to ciekawe. Okej. Nie mam bladego pojęcia, co to jest. Dobra, jak się skanowało? Jak się skanowało, ludzi? Już zapomniałem. A, te, dobra. O, cholipka, ale ich tu dużo. To nie jest, nie, to jest niebezpieczniej. Cała ta nieskończona zabawa jest kurewsko zimna.
Strasznie ich tutaj dużo. W sumie mam granat. Ale jak się go rzuca? Dobra, już wiem. Jak wyciągnąć ten skaner, żeby mi przypadkiem nie rzucić, żeby chcę... Ha! Dobra, wiem. Na co oni czekają? Nie wiem. O chuj, ale pech. No dobra, czasem łatwiej uniknąć walki niż brać w niej udział. Skradaj się, wciskaj, aby bla bla bla. Ale przez przypadek żeśmy to zrobili. Ale rozpierducha. Trochę nie wiesz, nie pykło. Dobra, ci się nie zorientowali. Ale rozpierducha. To wyszło przez przypadek, szczerze mówiąc, powiem wam. Dobra, schowajmy to. Dobra, mała rozpierduszka wyszła. Prosty medalion osobliwości. Swoją drogą, jakie ja broni używam? Gdzie wejść w ekwipunek? Mam dwa, do cholery mam dwie bronie. I nie wiem, która to jest ta ulepszona. Jak to do cholery sprawdzić? Gdzie jest mój cholera i rąbany ekwipunek? Fajne! Zapomniałeś o czymś ważnym? Skończyły ci się zapasy? Spokojna głowa! To ja! Gideon Fry, zakupowy raj! Jedyny mobilny sklep łamany na samochód dostawczy działający na Black Reef! Wystarczy podążać za melodyką! Okej. Okay. Wprowadź kod. Nie bądź zachłanny, Colt. Okej, dobra, chodźmy. Nie mogę tego skakować. A mogę. Tutaj była jakaś notka. Coś ciekawego się pojawiło. Dwójka największych krytyków w Abnem próbuje rano przebić się przez ścianę. Muszą czegoś... muszą szukać czegoś wartościowego. Okej. A, czyli tu takie notki są. I tu jeszcze zależnie od poru dnia. Dobra, czyli informacja, że oni czegoś szukają. A to co to jest? Powiem wam, że gra jest dosyć ciekawa. Taka...
A patrzcie, tutaj da się jakoś na drugą stronę, taka dosyć, jakby to powiedzieć, nieliniowa. Mam wrażenie, że gra czasami płynność traci, nie wiem czy wy też to odczuwacie, ale takie luźne wrażenie odnoszę. Poważnie, uwielbiam jego muzykę, znam każdy utwór. To dla gadoły Franka tu jestem. Spróbujmy tędy. Uwielbiasz broń? Klienci biblioteki mogą liczyć na darmową amunicję oraz nieograniczony dostęp do arsenału premium. Pośpiesz się, a zyskasz szansę na zdobycie najlepszego wojskowego uzbrojenia. Do wyczerpania zapasów. W sumie możemy chyba tędy się też dostać, co nie? Jestem dachowym parkurowcem. Pieprzyć tą... Pieprzyć tę gadającą wyspę. Właśnie widzę zdrajcę! O cholera, patrz! Oby to nie był kolor. To mają być przeciwnicy? Chyba wąchodzcy przeciwnicy. Dobra, na razie powiem wam, że jest dosyć gładko. Rapier. Nice. Ła. To musi mieć kopa. Zabij ich wszystkich. To ma być moje mieszkanie? Trochę tu sztywno. Co nie? Jakieś takie... Bez rewelacji te moje mieszkanie, powiem wam. Wow. Przedmioty różnią się jakością. I cichym zabijaniu gwoździem wbitym. Wyposażenie o wyższej jakości jest zawsze lepsze od tego z niższego. Rozglądaj się za dobrymi łupami. Okej. No. Okej. I to jakby z jakimś tłumikiem jest? Cholera wie w sumie. Jakość broni. Które spluwy są lepsze od innych? Kolor ikonki elementu wyposażenia wskazuje na jakość, na jego jakość. Sprzęt oznaczony kolorem szarym ma podstawową jakość i niczym się nie wyróżnia, a do tego jest podatny na zacinanie się. Turkusowy sprzęt jest znacznie lepszy od szarego, fioletowy sprzęt jest lepszy od swojej kategorii. Aha, złota broń to rzadkie znalezisko oferujące unikalne możliwości. Fioletowe i złote uzbrojenie oferują profity, specjalne możliwości, które wpływają na sposób jego działania. Dobra, zobaczmy co w komputerku jest. Dokładnie, Karigoda. Śniadaniowy Brady. Dobra, zbadajmy to i zobaczmy o co chodzi. Wow, ładna. Nigdy się nie poddawaj, Lila. Nigdy się nie poddawaj. Nigdy. Dobra, tymczasowy czat grupowy. Poczekajcie chwilę, zaraz se to przestudiuję, bo ale mu idę się odlać. Tymczasowy czat grupowy ranek. Dzień dobry wszystkim. Colt postanowił przerwać pętlę. Dlaczego miałby zrobić coś tak powalonego? To niezamierzony wpływ anomalii na jego stan. Powód nie ma znaczenia, on zagraża nam wszystkim, dlatego bądźcie mądrzy, albo przynajmniej się postarajcie.
Pieprz się, Juliana, kto zrobił cię szefową ochrony? W ogóle, what the fuck, o co tu chodzi, co nie? Wszystkim kolbom sobie przerwać, czyli wszyscy są w pędzie. Dlaczego miałby zrobić coś tak powalnego? To niezamierzony wpływ anomalii na jego stan. On zagrażał wszystkim, dlatego bądźcie mądrzy, albo przynajmniej się postarajcie. Pieprz się, Juliana, kto zrobił cię szefową ochrony? Ha, ha. Przestań się mazać, Aleksi. Gdzie się podziała druga połowa twojego mózgu, wypierdku? Mam wobec niej plany. Cisza, dorośli rozmawiają. Po prostu chrońcie się, niezależnie od tego, co się stanie, my musimy przeżyć. Nie powinniśmy go szukać, uwięzić go, przeprowadzić na nim badania. Dajcie spokój, przecież to Colt. Do jasnej cholery. PZP nas ocali, Colt widzi te słowa lśniące na czarnym tle. Nie na długo. Ciekawe, okej. Ci ludzie są wstrętni. No, dobra, zobaczmy to. Kanał prywatny Colt i Juliana. Czyli nadarchiwistka. A po prostu Colt, dobra. Nie śpisz jeszcze? Słucha muzyki, denerwuje się tym, co się stanie o północy. Będzie dobrze, już to robiłem, pamiętasz? Nasz kapitan twardziel. Właśnie wróciłem z kompleksu, tak? Przeszedłeś taki kawał z tymi swoimi tunelami? Chyba wiesz, że mamy samochody, co? Rzuciłem okiem na centrum kontroli. Całkiem niezłe, nie? Nieźle się spisałaś, biorąc pod uwagę ograniczone zasoby. Jestem pod wrażeniem. Czy to komplement? Prawdziwy komplement? Od ciebie? Ciągle komplementuję ludzi. W każdej sekundzie, każdego dnia. To niesamowite, że mimo tak rozbudowanej infrastruktury całą pętlę sterowało się z jednego pomieszczenia. Zbyt wiele władzy w zbyt małej liczbie rąk. Właściwie w rękach jednej osoby. Nie rozumiem. Nieważne. Tym razem Aeon zrobi wszystko jak trzeba. Wszyscy znajdziemy to, czego szukamy. Dobranoc, Juliano. Dobranoc, Colt. No, czyli generalnie... Sypałem komplementami jak z rękawa? Więc pętlę nadzoruje sterownia. To za proste. Generalnie w tak dużym skrócie... O wiele za proste. Jesteśmy zamknięci w pętli czasu, że cały czas, tak jak i my, i chyba całe w pewnym sensie miasteczko, na okrągło przeżywa ten sam dzień. Coś takiego. Wiedziałem, kurwa, jebany szczur, każdy używa tylko swojego mini komu, pozdrów oddział zabójców. Aha, okej. Okay. Poznaj gorące singielki w każdej pętli. Uuu, aha! To tak brzmi jak gorące mamuśki w twojej okolicy. O, chyba jakiś skam. O, lipka. Tymczasem czat grupowy. Udało ci się załatwić sprawy z UPDAM. Te bieżące. Następny przystanek kompleks. Możesz kontynuować eksplorację UPDAM lub udać się do wyjścia. Będziesz mieć jeszcze wiele okazji, by wrócić do UPDAM, więc nie musisz zaglądać teraz w każdy zakamarek. Jeśli zginiesz, zanim opuścisz tę dzielnicę, nastąpi restart pętli i stracisz broń i medaliony zdobyte po wejściu do UPDAM. Mimo wszystko Colt zdobył potrzebne mu informacje, więc od razu przejdziesz do kolokalizacji swojego następnego celu, do kompleksu. Kurde, gwoździówka. No chodźcie tu. To ma być dobra broń? To jest dobra broń. No. To jest dobra broń, a nie jakaś lamusiarski pistolet dla lamusów. No, ale muzyczka się włączyła. No chodźcie tu. No, kto jeszcze chce się zmierzyć z Coltem? He? A ty? Dobra, trochę daleko jest. Przeładowanko. Wuhu! Łatwo z wami, lamusy. He? Ktoś jeszcze? O chuj! Dobra, skończyła się amunicja do tej broni. Thank you.
Nie mogłem się powstrzymać. Właśnie! Czy coś mi daje zabijanie tych przeciwników? Jest tu coś takiego jak jakiś, nie wiem, exp może? Czy to tak nie działa? Nie ma tu jakiegoś expa? Po prostu zabijanie dla zabijania? Ja myślałem, że może wiecie, jakieś doświadczenie tutaj zdobędę czy coś? Ale chyba nic z takich rzeczy, co nie? Poczekajcie. Jaka wyżera. Wilka tu nie ma, wilka tu nie ma, okej. A to jest chyba, gdybym bardzo szybko chciał skończyć swój żywot. Widzę tego drania! O chuj. Wow. Wyrzutnia gwoździ to broń, którą używasz po cichu. Trafisz w głowę, inaczej ta broń jest bezużyteczna. No właśnie, tak myślałem. Dobra, ewidentnie coś. Chyba będę musiał grę zaraz zestartować, bo coś mam dziwnie się zaczęło mi zacinać. Tylko poczekaj, pójdę, wyjdziemy tylko z tego miasta, wiecie? Te dziwne rzeczy są, zastanawiam się, co to jest. Co nie? Dobra, wyjdźmy na razie z tej dzielnicy. Co? Jak ja to mam się dostać tam niby? Te tunele biegną pod powierzchnią całej wyspy. Dzięki nim wejdę do kompleksu. Dobra, kumam. Dobra, na razie wychodźmy z tej lokacji. Tak, zwijam się stąd. Dobra, jest ciekawe, mam takie wrażenie, że momentami troszeczkę miałem spadek FPS-ów i to było na tyle irytujące. Chyba rozmycie też trochę zmniejszę. I może pole z widzenia? Może pole z widzenia też zmniejszę. Udało ci się przeżyć, cieszę się bardzo. Na codziennie siedzi Mikom, dwójka największych trunek, dobra, więc znajduje się spory zbiór broni palnej. Powinienem grozi mi kara za przeczyszczenie czegoś. Punkt dostawczy Abdom znajduje się na placu przed biblioteką. Mapa Abdom, dobra. Okej. Co to jest? Żółwia skorpion nosi mniejsze obrażenia niezależnie od ich źródła, od postrzału postłuczony palec u stopy. Okej, dobrze wiedzieć. W sensie nie wiem, czy jest sens to dawać, szczerze mówiąc, na razie. Dzielnice Wąchocka zmieniają się wraz z upływem dnia. Tutaj znajdziesz możliwości i sekrety odkryte w danej dzielnicy podczas poszczególnych pór dnia. Możesz też dowiedzieć się więcej o podatnych na atak wizjonerach odwiedzających dany obszar. Wybierz dowolny cel z ikonką w kształcie rombu, aby śledzić go za pomocą znacznika. Okej. Co to są? Zestawy. Tutaj możesz wybrać zawartość swojego zestawu wyposażenia pośród wszystkich broni, tabliczek i medalionów. Okej. Podświetl broń lub tabliczki, naciśnij, aby dowiedzieć się o niej więcej. Okej.
A, i tu są odkrycia właśnie. A widzicie? Tu zależy od pory dnia. Czyli to jest ranko. Aha, to są takie, a to jest... Czyli to są takie całodniowe, a to jest tylko ranko. Okej, dobra. No dobra, na razie chodźmy, eksplorujmy kompleks. No. Ale powiem wam, że leciutko gra jest troszkę zagmatwana, muszę przyznać. Na razie dużo rzeczy jeszcze nie ogarniam w tej grze, ale jest taki... Jest leciutki chaos. Nigdy nie lubiłam tego mieszkania. Sądząc po jego stanie, ty też nie bardzo. Dlaczego? Będziesz tak do mnie ciągle wydzwaniać, Julie? Juliana. Cały chuj mnie obchodzi, jak się nazywasz, paniusiu. Ale obchodziło. Kiedyś przyjaźniliśmy się, Colt. Nie umiesz czekać. O, więc to dlatego kazałaś wszystkim mnie zabić. Ale tylko ja z tobą rozmawiam. Więc co ci to mówi? Że wpadłem w złe towarzystwo? Dobra. Centrum kontroli. Wyłączyć je. No dobra, teraz jest fajna płynność. Lecimy dalej.